Siemanko! Witajcie, drodzy widzowie, dzisiaj jesteśmy w Binkowski Resort w Kielcach na basenach tropikalnych. Dzisiejszy odcinek będziemy właśnie tutaj wzywać wam, jak to jest wspaniale, pięknie i cudownie właśnie w tym pięknym resorcie. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. Siemanko, drodzy widzowie, witam was w kolejnym vlogu na Ovation TV. Jest tutaj już Kasia gotowa do akcji oraz Iguśka. A dzisiaj jesteśmy w Kielcach. Zapytacie, co wy robicie w Kielcach? Co tam jest ciekawego w Kielcach? Są tutaj baseny tropikalne. Fajna atrakcja, która właśnie niedawno się otworzyła. Jest to nowość w Kielcach. Super Aquapark. A zobaczcie, tutaj wychodzimy na balkonik i tutaj już mamy tadam, 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 olbrzymie zjeżdżalnie, którymi zaraz będziemy zjeżdżać. Cory jak zwykle jest z nami. Piesek również mógł dołączyć do wyprawy. Takie możliwości również oferuje nam Binkowski Resort. Kasia już i Iga w szlafrokach. Przenosimy się już na baseny! No i moi drodzy, jesteśmy już na basenach tropikalnych w Kielcach i zobaczcie, jak to tu pięknie wszystko wygląda. Dziecko już poszło do wody, musimy gonić. Iga, czekaj! Chodź pływać! No zobaczcie, cud natury w środku Polski. No i jesteśmy teraz w tym pierwszym, bardzo dużym basenie. Iga teraz chilluje tutaj na schodkach. Idziemy teraz testować ten pierwszy basen. Zobaczymy, jak się podoba. Naprawdę ciepła woda. Woda ma ze 34 stopnie Celsjusza. Chlap, 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 chlap. Wchodząc na baseny tropikalne, otrzymujemy taki zegarek specjalny, który liczy nam czas, w którym przebywamy i możemy dodatkowo kupić sobie drink z palenką. Zamawiamy Zosiga, co tutaj można kupić, sprawdźmy. Piwa butelkowe i piwa bezalkoholowe. Świetnie wyglądający bar. Iga, ty jeszcze nie masz 18 lat, nie można ci drinków. ...29 stopni Celsjusza, wilgotność powietrza 70%, jak w prawdziwym tropikalnym raju. Możemy również odpocząć na tego rodzaju stanowiskach do chill out, zobaczcie. I tutaj z drugiej strony również. Oczywiście musi być jacuzzi, bardzo ciepła woda, wręcz gorąca tego typu jacuzzi. A tutaj zobaczcie, dodatkowo są jeszcze baseny solankowe, również z jacuzzi. Super palma. Na basenach tropikalnych mamy, jak w prawdziwych tropikach, pełno różnego rodzaju palm. Zobaczcie, to jest jedna palma, druga, trzecia, czwarta, dziesiąta. Także czujemy się jak w prawdziwym raju tropikalnym. I na środku basenów tropikalnych mamy oczywiście bar. Możemy tutaj sobie różnego rodzaju posiłki, przekąski i słodkie rzeczy szamać. Bardzo ciekawa, rwąca rzeka, która jest nietypowa, ponieważ płynie dookoła całego kompleksu basenowego i płynie dalej tam. I jak zawsze na wszystkich aquaparkach muszą być wjeżdżalnie. Jak widzicie, ta jest niestety nieczynna. To jest największa, najdłuższa, najspokojniejsza razem z dużymi pontonami. Tutaj jest druga z takimi mniejszymi pontonami. I ta trzecia pomarańczowa, niby najbardziej wymagająca, która jest bez pontonów, ale tam w środku jest taki leje.
Dlaczego nie lecimy? Lecimy jak piki. Zobaczcie, co tutaj będzie teraz. O! No! Moi drodzy, jesteśmy teraz na pierwszym poziomie, na tym basenie. Jest tutaj pełne, widzicie za mną, łóżek do relaksu. Możemy z góry podziwiać palmy oraz basen. Basen ten jest świetnie usytuowany, ponieważ jak widzicie, z wszystkich stron otaczają go takie fajne lasy świetlowe. Basen ten nie ma jakoś specjalnie dużo niecek basenowych, jakichś takich dziwnych, skomplikowanych. Jest jedna ta główna tutaj, z bardzo ciepłą wodą. Jest tutaj Lazy River i jest ten taki plac zabaw dla dzieci. Co nie zmienia faktu, że jest to po prostu świetnie wykonane. Twórcy tego basenu poszli na jakość, nie na ilość. I to jest bardzo właśnie fajne. Wystarczające na to, żeby tutaj świetnie się zrelaksować i zabawić. No zdecydowanie jest to jeden z najlepszych basenów, w jakich byłem w życiu. Nie jest jakiś specjalnie wielki, ogromny, ale wykonany jest fenomenalnie. No i druga taka świetna miejsca basenowa, taki brodzik dla dzieci. Tutaj mamy bardzo ciepłą wodę, 35 stopni i jest już tutaj z nami też Iguśka. Powiedz Iguśka, jak się podoba w tym brodziku? Jak oceniasz ten basen, powiedz szybko. Świetnie, super. I to się bardzo podoba, mi się też się bardzo podoba. Jest ciepło, przyjemnie, jest bardzo dużo atrakcji. Można sobie kupić lody, drinki, to dużo zabrać. Świetnie jest też zrobiony ten basen, ten brodzik dla dzieci. Rury, zjeżdżalnie, wszystko. Tak. Jak widzicie, mamy tutaj jedną zjeżdżalnię, drugą, trzecią, czwartą, piątą i tam jest jeszcze szósta. No wyszła i zaprowadziła mnie. Siemanko! No to co mówi chyba samo za siebie, że jej się podoba. Jest tutaj już chyba czwartą godzinę. Jeszcze przyjdziemy tutaj na basen wieczorem i zobaczyć, jak wygląda tutaj to po zmroku. Wieczorem będziemy się bawić więcej troszeczkę na tym placu zabaw. Razem z Igo. Moi drodzy, tymczasem wychodzimy teraz z basenów. Przyjdziemy tutaj jeszcze wieczorem. Zobaczymy, jak tutaj to wszystko wygląda wieczorową porą. Oświetlone luminacjami. Naprawdę będzie fantastycznie. Oglądajcie do końca odcinek i bądźcie z nami w przyszłości również. Dajcie subskrypcję w górę. Kliknijcie jeszcze dzwoneczek, jeżeli tego nie zrobiliście. Na dole macie dzwoneczek, by tam na bieżąco przychodziły Wam na powiadomienia nasze vlogi. Mamy wieczór w tropikalnych basenach w Kielcach. Pięknie zabawa się rozkręca. Zobaczcie, jak się Iguśka fajnie bawi. Fajne baseny? Fajne? Super.
tylko bardzo ciepłą wodą. Taki bar. Można sobie podjechać, kupić za bransoletkę. Teraz chwilę przerwy w tańcu na jacuzzi, co odpływa tam daleko. Poczyna na zielono jacuzzi. Jak w każdym tego typu parku wodnym mamy jacuzzi i picze wodne oraz łoża do hydromasażu, gdzie możemy się świetnie zrelaksować. Basen tropikalny w Kielcach robią zajebiste wrażenie, szczególnie po zmroku. Zobaczcie, jak to super to wszystko wygląda, podświetlone te iluminacje, naprawdę sztos. Bardzo mi to przypomina strefę relaksu w Park of Poland. Jest to też taka kopuła, jak tutaj widzicie, nad nami szklana. Latem może ona się rozsunąć i mamy wtedy basen podkryty, można tutaj się naprawdę opalać. Prawdziwym słoneczkiem letnim, że możemy wejść tutaj z dzieckiem wieczorem. W Park of Poland do strefy relaksu nie można wchodzić z dzieckiem. To jest też super plus. Bardzo podobnie zrobione, ale troszeczkę mniejsze. Niestety, moi drodzy, wszystko co dobre szybko się kończy. Tak samo ten vlog właśnie dobiegł końca. Świetne miejsce. Zapraszam Was 11 na 10. Baseny tropikalne. Wypoczynek dla jeśli. My tymczasem idziemy już spać w hotelu, który jest przyłączony do basenu. Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Was do subskrybowania tego kanału, dajcie łapki w górę i tak, trzymajcie się, cześć!